Kocham kawę, ale nie mogę jej pić na odcinkach, bo potem mam żółty język i się mnie czepiacie. Paweł, dlaczego masz żółty język? Smakuła. Swoją drogą, jesteśmy przy temacie języka, zębów, ust. Sprawdź mi plomby, dobra? Sprawdźcie. Wszystko na miejscu. Nie wiem, czym jest ten kanał, już zapomniałem dawno. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnym, gdzie wspólnie sobie oglądamy i komentujemy zupełnie nowy odcinek naszego ulubionego programu rozrywkowego. Gry małżeńskie. Wow, powiedziałem to za pierwszym razem, całą kwestię bez pomylenia się. Jest niesamowite, to się rzadko zdarza. To ta kawa zadziałała, szósta już dzisiaj. Ale zanim zaczniemy, oczywiście łapka w górę i subskrypcja. Kocham was, co serduszka, lecimy. Patrycja wygina śmiało swoje apetyczne ciało. Jezus Maria. Ostatnio dowiedziałem się takiej ciekawostki, że jak kobiety tańczą na rurze lub mężczyźni, to ja na tym kanale nie oceniamy, każdy może tańczyć na rurze, to jak się oni obkręcają wokół tej rury, to wiecie, że oni nie obkręcają się wokół tej rury? Nie, nie, oni trzymają tą rurę w miejscu i to cała rura się obkręca. Miałem 45 lat, gdy się o tym dowiedziałem, czyli dokładnie dzisiaj. Jeżeli chodzi o akceptację mojego ciała, to wydaje mi się, że na chwilę obecną akceptuję swoje ciało totalnie. Totalnie, siostro. Bardzo lubię swoją twarz. Przede wszystkim też wydaje mi się, że tatuaże, które zrobiłam, też dodało mi jakiegoś takiego charakterku. Błagam, żeby się nie okazało, że to jest rodzaj osoby, która uważa, że tatuaże to cecha charakteru. Błagam, żeby to nie była taka osoba. Odważna, ryzykantka. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Ewentualnie Bacardi w klubie ze szklanki, ten nie pije. Uważam, że taniec na rurze również rozbudowuje nas, kobiety, tak jakby psychicznie, jesteśmy bardziej pewne siebie, świadome swojego ciała, to na pewno. Dzięki temu zyskujemy na kobiecości. I guess? Nie wiem, nie wiem poza tobą, się nie pytałem. Nie pytałem, rób sobie co chcesz, dziewczyno. Ja nie oceniam. Wydaje mi się, że mam powodzenie u mężczyzn, natomiast nie każdy mężczyzna, który próbuje tutaj w jakimś stopniu, powiedzmy, do mnie tam startować, jest moim potencjalnym kandydatem, ponieważ no każdy musi przejść casting, taką selekcję. U, ciekawostka, ja wiem, że tutaj pani opowiada o swoim życiu, tańcu na rurze, bla bla bla. Super ciekawe, quality. Ale coś fajnego mam do pokazania wam. Patrzcie, dostałem to ostatnio w paczce od widza, od Widzki właściwie. Widzka zrobiła mi dywan. Paczkę z tym dywanem otworzyłem na kanale Limonka, gdzie robię unboxing. Zapraszam was serdecznie na kanał Limonka, macie w opisie link do tego kanału. Kurz tutaj lata w powietrzu. To z tego dywanu ten kurz się unosi. Tylko go podniosłem. Dobra, nieważne, patrzcie. Niesamowite, co? Ja przejdę z drugiej strony, sorry. Czajcie to? Widzka zobaczyła tego Pikachu u mnie na kanale, tutaj stoi w tle i zrobiła mi dywan z niego. Mózg rozwalony. To jest niesamowite, ma nawet moje logo na chuście. To jest super. Po więcej unboxingów, paczek od widzów zapraszam na kanał Limonka. Ja obiecałem, że jakoś ten dywan powieszę na ścianie. Jak widzicie, jeszcze mi się nie udało, ale coś wymyślę i on będzie tutaj wisiał na filmach w tle. Coś wymyślę. Nie jestem bardzo wybredna, natomiast mam kilka zasad i kilka rzeczy, których się trzymam. No to konkretnie, jakie masz te zasady? 3 miliony w banku co najmniej, zaradny, przystojny. Oglądaliście film 365 dni, to tam jest taki przystojny koleś porywacz. To właśnie musi wyglądać jak ten porywacz, dokładnie mój chłopak. Swoją drogą, film 365 dni. Trochę to chore, byczku, żeby robić romans z porwania kobiety. Nie powiedziałem nic odkrywczego, ale dosłownie niedawno sobie uświadomiłem, że film polega na tym, że koleś porywa kobietę i ją rozkochuje w sobie i uaktywnia się syndrom sztokholmski. I to podobno biło rekordy popularności w Polsce. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o wygląd, no to taki typowy wiking. Dobrze, gdyby tak wyglądał, gdyby mocno był zbudowany. Nie. Może mieć długie włosy, ale nie musi. No i broda. Czyli generalnie Wardęga, tak? Singielka spotka się z trzema mężczyznami, ale tylko jeden z nich jest singlem. Norbert to niezłe ciacho i dumnie eksponuje swoje starannie wyrzeźbione ciało. Norbert to niezłe ciacho i starannie eksponuje swoje wdzięki i rzeczy, z których jest dumny. Na co Norbert stoi bez koszulki i tak, no teraz wam pokażę rzeczy, z których jestem dumny. To jest mój ogródek, a tutaj jest altanka, sam altankę zbudowałem, piękna altanka. Tutaj jest taki garaż, na garażu jest napisane ruchanie. Seks, chuj. Cześć, mam na imię Norbert, mam 22 lata, pracuję jako dietetyk, jestem singlem. Boguś ma mniej rozbudowaną masę mięśniową, bo trenuje, ale tylko skaczing z pilotem. Cześć, jestem Boguś, mam 24 lata, po pracy lubię oglądać seriale śmieszne. Jezu,
Czy słyszeliście kiedykolwiek smutniejszą rzecz? Po pracy lubię oglądać seriale śmieszne. Przyznaj się po prostu, że oglądasz La Carnuma. To już nie jest wstyd. La Carnuma taki mainstream, że już nie jest wstyd go oglądać. Głównie uwielbiam oglądać te seriale z moją ukochaną Paulinką. Jezu, aż wyrzuciło mnie w tył. Adrian ma siłę i moc. Potrafi przywalić bez kijania. Odchodź. Cześć, mam na imię Adrian, mam 20 lat, jestem zawodowym bokserem, a to jest moja narzeczona Ola. A to jest mój worek treningowy Ola. No, dziewczyny zwracają uwagę na moje ciało, w szczególności jak idę na przykład w koszulce na ramkach, bo... Norbert, dziewczyny zwracają na ciebie uwagę, gdy idziesz po ulicy, no bo come on, byczku. To w roku 2021 nosisz żonobijkę publicznie. W ogóle tak serio, w życiu nie nosiłem żonobijki. Po co się nosi żonobijkę? Dlaczego się nosi żonobijkę? Kto to nosi? Jaki jest plus żonobijki nad zwykłą koszulką, t-shirtem? Tutaj macie najwyraźniej kolejny odcinek, w którym Paweł poznaje świat, więc możecie mi napisać w komentarzu, jaka jest różnica pomiędzy tymi koszulkami. Jakie są plusy żonobijki, że ludzie to noszą rzeczywiście. Poproszę o komentarze. Dziękuję, kocham was. Serdecznie. Magnetyczny chłopak. Przyciąga. To dlaczego żadnej nie przyciągnął na dłużej? Przyciągnął, jak w filmie 365 dni. Z tym, że na zbyt krótko, bo z reguły uciekały, tak? Każdy wie, że syndrom sztokholmski przy porwaniu odpala się dopiero po paru tygodniach, no nie? A on jest źle zamykał i one po paru dniach już uciekały, więc nie mógł ich zatrzymać. Porwania i syndrom sztokholmski to nie jest roman, zbyczku! Nie szukam związku na stałe. Właśnie bardziej chcę się jeszcze pobawić. Nawet mama mi powiedziała, że 22 lata to jeszcze dużo przede mną. Norbert ma 22 lata? Ech, Jezus Maria. I takie momenty mi uświadamiają, jak do cholery ja jestem stary. Ja pierniczę, no. Ja już mam prawie 26 lat. To jest okropne, bo ja w wieku Norberta byłem 2 razy starszy od niego. Teraz przekalkulujcie sobie w głowach, czy to w ogóle ma sens, co ja właśnie powiedziałem. No skoro mama tak powiedziała, to nie ma co się wiązać na stałe i możesz sobie szaleć i próbować i smakować do woli. Nudzą mi się kobiety i chciałbym przerobić jak najwięcej. No plan mam taki, żeby no do 30 roku życia, no nie wiem, jeszcze ze setkę 150 zaliczyć. Mi się teraz Norbert wydaje, po tym co tutaj powiedziałeś, że ty nie zbierasz kobiet, czy tego, że spałeś z kobietami. Ty zbierasz choroby weneryczne. Mam je wszystkie, jej! Jezus Maria, pomyślcie serio, jak Norbert chce mieć te wszystkie choroby weneryczne, to jest zagrożeniem dla istnienia ludzkości. Jezus Maria! COVID był taki dobry, że wyjdzie COVID-2 dzięki Norbertowi. Idę na całość. Jedni zbierają znaczki, inni motyle. A jeszcze inni, no wiadomo co, ale o kondycję musisz dbać. Laska przychodzi, musisz wyglądać. Myślisz, że na formę dam radę wyrwać? Na formę zawsze wyrwiesz, dobrze wyglądasz. No dzięki, mordo! A słuchaj, a co z charakterem? Może na charakter wyrwę laskę? Byczku, charakter! A co to jest ten cały charakter? Nie wiem, ja tylko na ciało wyrywałem zawsze. Jak myślisz, jaka będzie? No mam nadzieję, że ciasteczko jakieś dobre. No ja też myślę, że będę miał na co popatrzeć. No zżygam się zaraz. A dziewczyna już się wbija na kwadrat. Faceci zazwyczaj to tacy dobrzy kłamcy, nawet kiedy nie chcą kłamać, to jednak tam kłamią, czy po prostu ukrywają jakąś prawdę, więc postaram się to wyczuć. Odwrócona psychologia, byczku! Myślicie, że ja po co mówię na każdym odcinku, że jestem taki samotny, nie mam dziewczyny i płaczę codziennie w nocy? Odwrócona psychologia! Dobra, łazienka. Ona ma czuć zapach prawdziwego goryla, pamiętaj, laski na to lecą. A co to za... Błagam cię, ciepły jesteś, pół... Co? Co? Świeczki nie są fajne? Pamiętaj, że 2 razy możesz przyjść do wujka, dobra rada, ja podpowiem, ale ty musisz dawać sobie wszystko, tu ją za dupę, tu ją za cyca i jedziesz. Oglądajmy sobie buraków gadających o tym, jak będą łapać za dupę dziewczynę, a ja w tym czasie sobie zjem batonik, który wysłała mi Wicka. Lion kokosowy, wiedzieliście, że takie są? Żylecki. Będzie dobrze. Musimy to wygrać. Będzie dobrze. Kumpel taki wszystko wiedzący, ale dosyć gadania. Pora brać się do roboty. Norbert chce jej zrobić trening na róże? Bicepsy są, a więc będzie twoja? Cześć. Cześć. Norbert jestem? Patrycja. Ja Paweł jestem. Totalnie nietrafiony typ. Nie gusty Norberta. Wspomniane. Wspomnienia? Jedno z dwóch, tak czy siak będę żygał. Może coś do picia byś chciała? A mogę łyka twojego potu? Jak zobaczy, jak się wygina, to zmiękną mu kolana. A ta rura co tutaj robi? No ona mi tutaj tak naprawdę umila życie trochę. W jaki sposób ci życie umila?
No czasem po treningu jakieś wygupy, coś takiego. No wiesz, laska, wiesz. No, zestresowany jest chłopak, zestresowany. Oj, coś ci ręce drżą, czemu tak? No bo słodziak mnie odwiedził w domu i tak to jest. O kurwa, Jezus Maria! Dochodzę do wniosku, laska, że to nie jest ten wiking, którego szukasz. To nie są droidy, których szukacie. These aren't the droids you're looking for. Wpadłaś mi bardzo w oko. No, dziękuję. O, zaczyna bajerę. Pokazałabyś mi coś ciekawego? Może najpierw ty. Ja na skakance i pompki, a ty... tutaj możemy zrobić trening razem. Co no dobra, to? Dobra. Tak? Nie chcę w żaden sposób absolutnie obrażać Norberta, ale takie pytanie, takie zupełnie szczere pytanie. Jaki rodzaj człowieka posiada rurę w domu, jeżeli na niej nie ćwiczy? Po co ci ona? Z drugiej strony, gdzieś tutaj mam w mieszkaniu ciężarki, których nie widziałem na oczy od 5 lat, ale gdzieś są. Oj, przydałby ci się trening, dziewczyno. Dobra, to ja poskaczę chwilę na skakance, a potem ty zaprezentujesz, jak tańczysz. Co ty na to? No nie wiem, zastanowię się, teraz twoja kolej. A może pokaż mu od razu, jak się skacze na czym innym? No może zamknij mordę, Widzę, że stres jeszcze nie minął. No nie, trochę tylko. Bo widzisz? Prawdziwy no, ze mnie sportowiec. Teraz tak inaczej, bo to było tylko tak w pierwszym. No inaczej nie umiem. No dobra, no ale miałeś zaprezentować swój taniec. Ale powiedziałam ci, że... poza tym, co to jest? Tu jest... Zrobię sobie na tym krzywdę. Ojoj, księżniczka na ziarnku grochu się znalazła. Ojoj, zamknij mordę po raz drugi. Tak wiesz, tak delikatnie. Nie. Pośladkami poruszać. Dziewczyno, nie gra niedostępnej, widać po tobie. Dziewczyno, przecież znamy się już całe 2 minuty, tutaj już jesteś. No to potańcz na róże, Kocham tego pana w żółtej koszulce. Prawdziwy macho, on na pewno dużo rucha. Co ty na to, jakbyśmy się udali do kuchni i zrobili sobie coś do jedzenia? Bardzo dobrze. Tutaj kupiłem jakieś warzywa. No. No, pokaż się królu kuchni. Dajesz. Ryż, warzywa i kurczaka. A masz dam radę cię poderwać? Taka typowa Jessica. W zasadzie ten pan, który siedzi w pokoju obok, w tej żółtej koszulce, on wykonuje dosłownie moją pracę. Siedzi tam i komentuje te randki, tak? Tylko on nie za dobrze wykonuje tą pracę. Nie za dobrze. To potrzebny jest talent do tego! Ale lubisz na ostro, czy jak? Nie. Jedzenie nie. Jedzenie nie. Oj, na ostro to ona by wolała co innego i to w sypialni już, na łóżeczku. A co lubisz na ostro? A ty? Ja lubię duże rzeczy na ostro. Ja mam papryczki chili na balkonie teraz. Pięknie rosną. Mam już owoce, mam parę jalapeniów takich gotowych do zerwania. Na ostro pyszne. Nawet nie żartuję, tutaj są za oknem dosłownie. Tutaj obok, za kadrem są troszeczkę, nie widzicie, ale tutaj są, rosną tak pięknie, 2 duże papryczki jalapeno, a obok habanero rosną. No ja naprawdę nic więcej od życia nie potrzebuję. Kamera, widzowie, papryczki, jestem szczęśliwym człowiekiem. Kobieta, co? Spełnione życie? Dzieci? Rodzina? Co? Ojej, małym chłopcem jesteś, Norbert, odważnie. Myślisz mi powiedzieć? No łóżkowe, ostre tak? Tak zwane, no. A możesz mi coś więcej powiedzieć na ten temat? Mogę ci pokazać. No tak, Norbercik jest królem Kamasutry, dokładnie tak. Możesz usiąść tutaj na blacie, zaraz ci pokażę, zademonstruję ci kilka tych sztuczek na przykład. Na przykład no na przykład co? Tak. No. No i zanoszę cię do łóżka po prostu. No może nie teraz. A mogę cię pocałować? W policzek. A tylko? Tak. A nie no, w policzek to wiesz, to babcie się całują na powitanie, to może w usta? No nie, nie, nie. Dlaczego? No nie, na razie nie. Może w czółko? Nie śmiejcie się, byczki. Nie ma nic słodszego niż całowanie dziewczyny w czółko. Potwierdzone info. Kolega mi tak mówił! No dlaczego? Jeszcze ty na tyle mnie nie oczarowałeś. To co, obiad? I potem buziak? Może ona z zakonu się wyrwała po którymś roku. Może zamknij mordę po raz trzeci. To ty na chwilę sobie tutaj przygotuj wszystkie te narzędzia i tak dalej. Ha, już kobietę do kuchni zaganiasz. No a ja sobie tak na chwilę wyskoczę. Tak, wyskoczysz. No tak, zaraz wracam. Na ile sobie możesz pozwolić? Nie, aż taki to ja nie jestem. No nie, po prostu nie. Za chwilę wrócę. A przygotujesz tutaj wszystko? Ja przyjdę i ci pomogę, obiecuję. Jak ja zapraszam kolegów do siebie na imprezę, no nie? I oni przychodzą na umówioną godzinę i tutaj nic nie jest gotowe, jedzenie stoi, trzeba pokroić, wiecie, przyrządzić wszystko, no nie? Ja wtedy im tak mówię, no słuchajcie, sorry, byłem zapracowany, to weź tutaj poróbcie i ja zaraz wrócę, dobra? Za sekundę wrócę, pomogę, okej? Okay? Sekunda. Po czym wychodzę na godzinę, wracam, wszystko jest gotowe, możemy zaczynać imprezę. Generalnie, no, ha, domyślać się, że z tego powodu mam mało znajomych. Jakoś niedobrze mi jest po tym batonie, jak mam być zupełnie szczery. Jakby się trochę wymiotować zachciało. Nawet nie żartuję. Osoba, która wysłała mi to tutaj były poprzylepiane batony, między innymi właśnie ten lion, którego zjadłem. Nic z nimi nie robiłaś, prawda? One były nowe, nie otwierałaś ich, prawda? Yikes! Kto wie, może to jest ostatni odcinek dla Karduma, kto wie? Co, jak tam, byku?
No jak ci się podoba? Opowiem ci, że ciężko. Za dużo jest tutaj rzeczy takich pudełek, za dużo kompletów. Singiel tego nie potrzebuje, nawet by nie wpadł na pomysł, żeby po prostu to wszystko kupić. Bo ja jej kazałem przygotować wszystkie te... Ale ona nic tam nie przygotowała. Nic, ona grzebie po szafkach, szuka drugiej baby w domu, no. Umówiłabym się z nim i to by był sam dla wyglądu. Póki co, nie wiem jak tam z charakterem. Charakter co? Co to jest ten cały charakter? Ja mam tylko mięśnie. Dobra, nie denerwujcie się, że się czepiam. Ja jestem na przykład przeciwnością tego faceta. Ja mam tylko charakter, mięśni mam zero. Przyszykowałeś coś tutaj dobrego? No, garnek. Tylko? Aha. Trenujesz coś ogólnie, czy...? Tak. Co trenujesz? Pull dance, o Jezu, jaka rura pod nią wytrzyma. Dziewczyno, to chyba jest rura zbrojeniowa do stawiania jakiejś... Dobra, gdzie mam pałę? Trzeba kolesia zabić. Kupiłem ostatnio gaśnicę proszkową 1 kg. Jakby tym go zdzielić w łeb, to też by go ogłuszyło, no nie? Przetestujmy to. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że chyba to widzicie to, prawda? Czujecie to tak samo, jak ja to czuję. Ten koleś nigdy w życiu nie ruchał. Ja wiem, że to, co teraz mówię, jest bardzo brutalne, ale po prostu można wyczuć na kilometr od tego kolesia w żółtej bluzie, że on nigdy w życiu nie ruchał. Absolutnie czuć na kilometr, przysięgam! Ale nie, no ten pole dance to naprawdę konkretny, no. Tak ci powiem. No tak patrzę z tyłu i fajnie. Boże, Norbert, jak ja się cieszę, że nie ja tam jestem. Jak to wygląda? Często się z kimś spotykasz? Jeżeli coś tam w klubie sobie wyrwę, no to wyrwę tak na 15 minut, 20, nie? No i co wtedy? No wiesz, laska, wyrwę na te 15 minut i uprawiamy seks przez te 15 minut. 7 razy. No i szybka randka i do widzenia. Oj, widać, że jej się podoba, widać. Ty sobie tutaj gotuj. Dobrze, zrobię przyrzeć romantyczny obiad. Ja muszę na siebie skorzystać z toalety. Dobrze, dobrze. Dobra. I odetchnąć i poszukać śladów szybkich randek. Gdzie on po raz? Przepraszam bardzo, kurczak się spali. Wracaj tam, Norbert, rób kurczaka. I... Albo zaproszę dziewczynę, albo jego kobieta to wybrała. To typowo jest jakiś kobiecy zapach. Szuka wszystkiego, co damskie w łazience. Mówiłem ci, dobrze, że tam jedna szczoteczka została. Nie pasty, jedna szczoteczka. A dlaczego ona cię nie chce pocałować? Nie wiem, bo ona udaje taką, wiesz, niedostępną też trochę. Ale ten płyn damski tutaj, no, coś mi się to nie podoba. Ja się cieszę, że ja tam nie jestem. No bo słuchaj, no, ja bym nie wiedział, co ja tam zrobić z taką kobietą, no. Stulejka by mi nie pozwoliła ją poderwać. A teraz ty idź tam, bo idę, naprawdę idę. Zaraz, żeby tam nie nawiwijała. Trzymaj się. Trzymaj tam. Się i powodzenia. A co ty tak tutaj sobie szukasz wszystkiego? A tak przyglądam twoje. Ale mam nadzieję, że literaturę. Z policji nie jesteś ogólnie. Wszyscy by jej szybciej uciekali, niż ona by ich dogoniła. Testów sprawnościowych by nie przeszła, no. Kolego w żółtej bluzie, nawet twojego imienia nie znam, bo mam wywalone. Zamknij mordę. Nie wiem, dlaczego tutaj podniosłem tą nogę i nie wiem, jak ją teraz ściągnąć. Więc mówisz, kumpel, że kobiety za rączkę też nigdy nie trzymałeś, nie? Już nawet nie wspominając o uprawianiu miłości. To za rączkę nie trzymałeś. Lubisz kobiece zapachy? Nie, nie, ja się tym smaruję po prostu na noc, wiesz? O właśnie, właśnie, tłumacz kosmetyki, tłumacz. Ja sobie tutaj usiądę, nie? Tak? Stań tu, tak? Dobrze. Tak? No, i proszę, zademonstruj. No, jesteś na wysokości zadania, laska. Ruchanie! To ciebie też mogę posmarować, na to wychodzi, tak? Ale nie, będziesz ładnie pachnieć w ogóle. A masaż robisz takim czymś? Mogę ci nogi, albo ręce, albo kark. Dobrze, to tak? Zrób to. Tylko, że nie wiem, czy wiesz, ale to jest ogólnie to, mydło. Jakbyś mogła, a to byś się położyła? To jest oliwka do smarowania ciała. Oliwka i mydło w jednym, Norbert. Chciałabym się troszeczkę zrelaksować, więc postaraj się zrobić to bardziej delikatnie, z takim, wiesz, uczuciem. No dobra, nie ma problemu. Jezu, jak ona restrykcyjna. Chciałabym to, chciałabym tamto, ugotuj i zrób. Chciałem oficjalnie przeprosić mojego pana montażystę za to, że musi to montować. Przepraszam, pan montażysta. Mam nadzieję, że wybaczysz. Ja cię nadal kocham. Proszę, odpisz na moje wiadomości. Błagam! Zgadujesz, że mam dwie pasty do zębów, tak? O to pytasz? No dobrze, zgadujesz, no. Jak się no, z tego wytłumaczysz? Chodzi po prostu co o to, że jedną... Nie. Jedną mam na siłownię. Ale ci w ogóle co ja ci z nogą zrobiłem, to jest... No ale to zaraz wchłonie ze spokojem, to zaraz wchłonie, wszystko będzie okej. Norbert w zaparte idzie. Dobra, to ja bym ci umył nogę, co? Bo to była moja wina, to ja bym ci umył tę nogę. Jak zrobiłem masaż, tylko ściągnę ci buta, co? No proszę. Ha! Wiedziałem. Od początku jego plan było dobrać się do jej stópek. Ja to wiedziałem. Generalnie stópkarze mają tą supermoc, że są w stanie wykryć innego stópkarza w zasięgu paru kilometrów. Ja od razu wyczułem, że tutaj Norbert jest jednym z nas. Od razu to wyczułem. One of us! One of us! One of us! Co byś chciała dokładnie wiedzieć? Kto siedzi w pokoju obok?
Znajomy. Ale z bardzo uczuciem. Dobry. Z uczuciem? Nie wycierasz bydlaka, tylko kobiecą nogę. Bydlaka! Nie, czy to nie świnaka? Czar prysł. Nie iskrzy. To może coś zjemy? O, właśnie. Właśnie tak. Jeżeli spotkasz się następnym razem z dziewczyną, to nie radź się na pierwszej randce mówić o twoich podbojach 15-minutowych. Uuu, pychotka, kurczak al dente, mój ulubiony, Mój prawnik mi ostatnio powiedział, że jak rzucam takie żarty, to muszę to wyjaśniać, żeby nikt nie umarł przeze mnie i żebym nie miał problemów. Kurczak al dente was zabije, nie jedzcie kurczak al dente, proszę, nie róbcie tego, to jest tylko żart. Natomiast protip życia, jeżeli chcecie się uodpornić na pociski, na boje dużego kalibru, to strzelajcie do siebie pociskami małego kalibru. I wiecie, z biegiem czasu organizm się uodporni na te pociski. Mój pan prawnik teraz siedzi i rozpacza, jak ogląda ten filmik. Dobra, niech będzie. To tylko żarty, nie róbcie tego, to tylko żarty. Wiesz co, na początku ogólnie wydawałeś mi się bardzo fajnym facetem, trafiłeś w mój gust, co się bardzo rzadko zdarza, powiem ci. No, ale jak zacząłeś opowiadać o tych twoich podbojach, to totalnie po prostu się zniechęciłam i bardzo mi się to nie spodobało. Dowiedziałam się wszystkiego, czego chciałam, tak naprawdę. To co, to jeszcze się zobaczymy? No zobaczymy. Zrobiłem na tobie dobre wrażenie. Może jak będziesz wolny. No, mówię ci, że jestem wolny. O, opuszczasz nas już? No niestety, podpadł i tyle. To może jakiś przytulas na zakończenie? Za ten dobry masaż, za te dobre jedzenie. O, 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 patrzcie, kochani, patrzcie, stop kamera, stop kamera! Tutaj mieliście na ekranie właśnie jedyny kontakt Norberta z kobietą w życiu. To historyczna chwila, zapiszcie to sobie. Come on, nie śmiejcie się, dobra? Norbert przynajmniej miał kontakt z kobietą, jego kolega w żółtej bluzie nie, tylko przez kamerkę widział. Z tej mąki chleba raczej nie będzie. Patrycja chyba nie trafi na listę zdobyczy Norberta. Nie będzie jego trofeum. Spotkać bym się mógł maksymalnie na 20-30 minut. No, pierwsze wrażenie było całkiem niezłe, dlatego że właśnie wpadł mi w oko, można tak to powiedzieć. No ale później okazał się takim typowym lowelaskiem, babiarzem, można powiedzieć, co mi się bardzo nie spodobało i już nabrałam wtedy takiego... Nie no, ale serio, ten baton to on był nowy, prawda? Prawda, nic sam nie dorzucałaś do batona, prawda? Ja się niedobrze czuję. Jak tam, byku? Jak oceniasz moją randkę? Twoja randka? Totalnie nie w twoim stylu. Ja rozumiem, że on chciał na siłę udowodnić, że jest singlem, ale nie powinien tego robić w taki sposób. Moim zdaniem nie trafi, żeby jesteś singlem. Nie? Nie, bo ona cię wzięła za kolejnego przystojniaka, który chce się zabawić, a tak naprawdę na no, boku w sumie ma... dużo wspomniała o tym, że no. Ktoś tam siedzi za drzwiami, jakaś kobieta czy coś, nie? No, no bo Norbert, na tym polega cały program. Może telemaniak i domator Boguś ją czymś się zaskoczy? Daj mi tego pilota, ty nie umiesz nic fajnego znaleźć. Ja nie umiem? No nie umiem. A wpisz lakarnum, wpisz na tym telewizorku lakarnum! Na YouTubie, ale Netflix, dajcie mi też moją własną serię filmów. Dajcie mi własny serial. Netflix, proszę! Poznaliśmy się w parku, na spacerze. Ja byłem ze swoim synem, Paulina była ze swoim bratem. Zakochałem się w sumie od pierwszego wejrzenia. Po chwili rozmowy poczułem coś. Jestem w trakcie też rozwodu. Człowiek się poddaje, a tu nagle życie po prostu wszystko zmienia. A tak naprawdę w sumie jedna osoba wszystko zmienia. O, mówi o mamie. Ta dziewczyna tutaj leży obok przypadkowo zupełnie. Ale najpierw pochowajcie wszystkie rzeczy Pauliny. Twoja kosmetyczka tu jest. Uuu, papier toaletowy podwójnie miękki. Uuu, znaczy, że tutaj kobieta mieszka zdecydowanie. Paulina chowa się w sypialni. Boguś szykuje kolację. A więc wszystko idzie zgodnie z planem. Schabowy się smaży, to ja idę się szybko przebrać. No ale przynajmniej Boguś, taka spoko mordeczka, chociaż sam zrobi ten obiad i nie kazał tej dziewczynie robić tego obiadu, tak? Jak poprzedni chłopak Norbert, zaseraniec, kurczak al dente. A Boguś wchodzi w nową rolę i prezentuje inną twarz szalonego szamana. Dobra, robi się dziwnie, robi się dziwnie. Czeka, laka, laka, lumpa, lumpa. Czeka, 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 lumpa. No jaki wariat, ja nie wiem co to jest. Czeka, laka, 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 lumpa. Lumpa. Czeka, 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 lumpa. Lumpa. Już się boję, ale muszę się dowiedzieć, czy jest singlem, czy nie, czy to jest jakaś przegrywka. Może chce mnie tak zwieść? No nie wiem, zobaczymy. Dobrze kombinujesz. Nie daj się zwieść. Zdejmij tę maskę. Sprawdź, co się pod nią kryje. Zrób to, co pan narrator ci każe. Zerwij mu twarz! Hello. Cześć. Zapraszam. Boguś jestem. Patrycja jestem. Boże, patrzę na niego jak na jakiegoś zwierzaka.
I jak pierwsze wrażenie? Brak słów? No nie jest zbyt nieładna, taka sztuczna. No cześć. No cześć. Co to za występ? Szamana! Szamana, jesteś szamanem. Ja lubię występować jako szaman, że? Dziękuję. Wiesz co, na co dzień ubieram się normalnie i tak samo mieszkam normalnie jak inni. O, ja wiem! Boguś wygląda dokładnie jak ten koleś, który dostał wpiernicz od Adbastera. Nie no, serio, spójrzcie no, identyko! A to nie jesteś chyba takim prawdziwym szamanem. Wiesz co, to jest moje takie udawany hobby. To jest to moje takie hobby. Mhm. Są takie spotkania z ludźmi. Aha. No, kto co lubi. No dokładnie. No, a ty co, śpiewasz? Może mi coś? Pokaż swoje możliwości. Generalnie to co? Będziesz mnie zabawiać, czy co? No ja nie wiem, laska, może randka polega na tym, że wy nawzajem się zabawiacie, a nie, że ty sobie siadasz i mówisz: no, to zabawiaj mnie teraz, moja marionetko. Zabawiaj mnie. Just saying. Nie wiem, nie znam się, jestem samotny. Zdecydowanie to do mnie przemawia. Przemawia to do mnie. Jak jesteśmy w temacie, słyszeliście kiedykolwiek mongolski śpiew gardłowy? Wygooglujcie, to jest dopiero dobre gówno. Prawdziwy taniec szamana. Uzdrawiająca moc Bogusia. Człowiek kameleon. Odpędza demony od niej. To był rytuał oczyszczenia. To był rytuał oczyszczenia. Właśnie usunąłem ci wszystkie zaskórniki z twarzy. A to powiedz mi, twoja dziewczyna z tobą też jeździ na takie spotkania? No wiesz co, kiedyś miałem dziewczynę, ale... Nie wytrzymała tego? Jestem w trakcie rozwodu, szczerze mówiąc. W trakcie rozwodu? Tak. Tak? A dlaczego wam nie wyszło? Zdradziła mnie. Zdradziła cię? Tak. Tak. A długo byliście razem? 5 lat. No, a mógłbyś to już zdjąć? Czy... Tak, to wiesz co, ja pójdę tak się ogarnąć. Tak, przebierz się, i no zaraz do ciebie przyjdę. No, bo tak mało byś chciał. Dobra. A to pójdziemy gdzieś, tak? No ba, do Wariatkowa. No, bo mnie wrażenie takie sprawił nie bardzo. Chętnie bym wyszła, natomiast no, muszę sprawdzić, czy jestem singlem, czy jednak jakaś szalona kobieta się na niego zdecydowała. Zdecydowała, ale czy od razu szalona? Podoba ci się ona? Cześć, to fajnie trochę. Ciekawe, czy to gra, czy po prostu taki jest na co dzień. Teraz nie dość, że umieram od tego batona, którego zjadłem, bo się źle czuję przez niego teraz, brzuszo mnie boli, to jeszcze na dodatek gardło mnie boli, bo robiłem ten mongolski śpiew gardłowy. No god damn it! Nagrywanie na kanał Lakardum mnie naprawdę niszczy. Po prostu zdrowie poświęcam dla was. Zdrowie! Więc dajcie łapkę w górę, subskrypcję i pieniążki wyślijcie, błagam. Będziłeś z niej tego demona? Nie. Tego się nie da wypędzić. Siedzi tak. O, jakaś tu rybeczka. To weź do niej jakoś tak bardziej, wiesz. I coś tam bardziej zagaduj. Tylko się przebierz, żebyś w końcu wyglądał jak człowiek. Może zostawię tu coś niechcący? Spokojniejsza twarz Bogusia. Nie no, jest na kot. Na tapecie samochód. Nie ma żadnego zdjęcia ukochanej. Grzeczna koszula. Teraz to zupełnie inna bajka. Kotlety jakieś takie. No daj spokój, się postarał z tymi kotletami. Godzinę w kuchni siedział, żeby zrobić dla ciebie posiłek idealny. A ty teraz to wąchasz, masz takie... Nie imponuje mi. Jebu się jak Magda Gessler. Czy nowa odsłona Bogusia bardziej przypadnie do gustu singielce? Dziwne to mieszkanie. Ładnie urządzone, ale czegoś mi to brakuje. O. Zaskoczona? Trzeba było tak od razu. Wiesz co, dziękuję. Zależy mi na tym, aby jak coś ma być więcej, żebyś poznała też moje hobby. A, no dobrze. Całkiem seksowna jesteś. Dziękuję. Podoba mi się. Bokuś powiedział, że jest seksowna. A co ci się we mnie najbardziej podoba? Wiesz co, masz piękne długie nogi, piękne oczy brązowe. No. I ładny nosek. O. Lubisz noski? Lubię. Dobra, ale nie komplementuj jej już tak. Przejdźmy do konkretów. Spytaj się jej wprost. Ej, mała, laska. Dzielimy się Netflixem? To jest 5 dych miesięcznie, ale będziemy się dzielić po 25. A jeszcze trzecią i czwartą osobę znajdziemy, to po prawie po 10 zł miesięcznie. No to jest no-brainer! Mogę dotknąć? No możesz dotknąć. Po takich komplementach zrobiło się miło po prostu. A co tutaj te ziemniaki robią? Obierz.
Kolejny każe mi ziemniaki ubierać. Wczoraj miałam gotować, dzisiaj ziemniaki. Ja rozumiem to panią, można się zdenerwować w sumie. I powiedz mi, jak jesteś z tym rozwodem? Ty ją zostawiłeś, ona cię zostawiła? Ona mnie. Ona ciebie. A dlaczego? No bo znalazła sobie innego. Zabolało cię, co? No, wiesz, nie po to bierzesz ślub, żeby się rozwodzić, nie? Ale też nie wrzucam wszystkich do jednego wora, dlatego może ty jesteś zainteresowana. No w sumie, wiesz co, no na chwilę obecną nie szukam potencjalnego mężczyzny, wiesz? Jak to Grażyna nie? To po co do programu przyszłaś? Tutaj żony szukam. Proszę. Dziękuję. Uuu, ziemniaczki uskapowe! Czuję w ogóle od ciebie jakiś taki dziwny dystans. I ten kotlet taki trochę jak podeszwa, no wybacz. Mówiłem Magda Gessler, to mnie nie słuchaliście. Ona weźmie ten talerz i już ciony jebni! Nie. Wiesz co, starałem się, nie wyszło. Marny ze mnie kucharz. Wiesz co, jakoś ta rozmowa się nie kryje. Nam dzisiaj co? A zgodzisz się na buziaka? A gdzie buziaka chciałbyś mi dać? Może być nawet w usta. W usta, tak? Mhm. A to twoja dziewczyna na to? Nie mam. Wyraziła zgodę? Nie mam dziewczyny. Nie masz dziewczyny? Chyba, że ty nią zostaniesz. Cześć! Masz chłopaka? Nie masz? A chcesz mieć? Widzisz, chyba i co? Nie. Chyba tak nie bardzo, co? Mam po drodze do siebie. Wiesz co, ja na chwilę pójdę tylko do łazienki, okej? Okay? Na spokojnie przemyślę twoją propozycję matrymonialną. W ogóle ta rozmowa się totalnie nie klei. No jak to? Boguś robi co może. Jedna szczoteczka, jedna pasta. Pocałuj ją w usta. No słuchaj, Boguś, no pocałuj ją w usta, ale nie w zwyczajny sposób. Rzuć się na nią, no nie? Słuchaj, mamy rybki, mamy akwarium w salonie. To spójrz na te akwarium, tam mamy te takie glonojady. One tak do szyby, tak z szybę są. Tak. To tak ją pocałuj. Wystroiłam się dzisiaj na randkę. Miałam nadzieję, że tutaj spotkam jakiegoś przystojnego wikinga. Paulinka, mówię ci, Sylwester z kanału Wataha. To jest jednocześnie szaman i wiking. On jest dla ciebie mężczyzną idealnym. Weź jego. No i co, naradziłeś się? Jak to mnie przekonać? Ostatnia szansa, żeby udowodnić, że jest singlem. Mogę cię podnieść, jak chcesz. O, jak ty chcesz mnie podnieść? No. Nie. Boisz się? No o ciebie się boję, bo ty... Nie, o mnie się nie bój. Nie? Nie. Dobra, weź, rzuć się na nią. Mówię, jak glonojad, przyści się do tej szyby. Wiesz co, ja ogólnie nie chcę cię urazić, ale raczej chemii między nami nie mam. Parą nie będziemy. A wiem już wszystko, co chciałam wiedzieć, więc... Będę się zbierała, dobra? Okej. Jezus Maria, no pożygam się. Osobą, która wysłałaś mi tą ramkę. Nie lubię cię. To już ostatni odcinek, na którym jest ta ramka. Ostatni. Pożygam się, Jezu. No to mam nadzieję, że mimo wszystko się jeszcze odezwiesz, bo... Naprawdę tak, na pewno się odezwę. No. Nie no, słuchaj, mam nadzieję, że mimo wszystko się odezwiesz jeszcze, no nie? Bo ta propozycja z tym dzieleniem się Netflixem, to jest nadal aktualne. I to by było na tyle z randki. Niestety szaman nie zaczarował singielki. No, to był kompletny koszmar, nie wypał i... No i czuję, że nie mam w ogóle energii, ani chęci na nic więcej z tą osobą. Byłaś zazdrosna chociaż moment? O... No, cały czas. Co tak najbardziej wzbudziło w tobie zazdrość? No te komplementy na przykład, takie same jak mi mówisz, albo to. To było tylko dla programu. Ale... Tylko dla programu, baby. Kochanie, naprawdę tylko szukałem trzeciej osoby do dzielenia się Netflixem. Przysięgam. Możesz spać spokojnie, bo na pewno nie jest to facet dla singielki. Ale silny bokser może się jej spodobać, tylko niestety... Już jest zajęty. Lubię to, co robię, jeżeli chodzi o moją osobę. To już mam ponad 120 walk na koncie, z tego mam z 4, gdzieś tam mi się muszka powinęła. 120 walk na koncie, z czego 4 wygrałem. Okazuje się, że wcale nie jestem dobry w boksie. Ola na jednej z gali zajmowała się kelnerstwem i obsługą gości. Gdzieś tam widziałem, że do mnie spoglądała. Tam podszedłem, wiadomo, jakaś zawsze bajerka, czym się zajmuje, co tutaj robi, czy na każdej gali jeździ. No cześć, fajny jesteś, co tu robisz? Ja tutaj zajmuję się organizacją, a ty? Ja laska w pierdziel dostaję tutaj. Jest miłość, ale ustalcie zasady gry. Co mogę, czego nie mogę na spotkaniu? No, możesz się przytulać, możesz dać buziaka w policzek, możesz delikatnie musnąć, ale to delikatnie musnąć w usta. Ale usta? Tak, złapać za kolanko, zrobić masaż, ale... No, masaż gdzie? No, chodź tutaj, zobaczymy. Szczotka na pewno.
Polówka niech sobie zostanie, będzie do prania. Szczoteczkę zabieram. Weźmy to, grzebień zostawimy, będę jadł używki. Jakieś żele, tylko wszystkie może są faje. Tak. Jezu, ten fajek w kiblu. Czemu jest w łazience? Wiem. Robisz kupę, potem puszczasz chmurę. O zapachu tęczy i nie czuć kupy potem w łazience. I got you. Wszyscy inni normalni ludzie mają takie spraye, które tak psiukają i jest zapach kwiatów w łazience, no nie? Nie oceniam, jak wolisz puścić truskawkową chmurę, nie ma problemu. No ja mam nadzieję po pierwsze, że będzie dzisiaj jakiś taki wiking. Konowotocho! Przede wszystkim też mam nadzieję, że jakoś się z nim dogadam, bo wczoraj to po prostu taka stypa trochę była. Zwarty i gotowy. Randka jest moja. Cześć. Cześć. Adrian. Patrycja. Gdzie w progu? Siadaj sobie. Gruba strasznie jest. To powiedz mi może na początek, czym się zajmujesz? Ogólnie tak, na co dzień jestem trenerem i zawodnikiem. Zajmuję się sportem, żyję z pasji. Żyjesz z pasji? Chwila, chcesz mi powiedzieć, że twoja praca to twoje hobby? To tak w ogóle można? To jest fizycznie możliwe, żeby twoja praca sprawiała ci przyjemność? What the fuck? Ciężko mi uwierzyć w to. Przestań z boczuszku, Boże, bo się do ciebie przytulałem, nie znaczy się zgodziłem na ten pocałunek, okej? Okay? Aha, czyli jesteś bokserem, tak? Jestem bokserem i dlatego zawodowym? Jestem zawodowym. To jesteś bardzo zajęty, widzę. Jestem dlatego jest zajęty. Dziewczyna na to? No właśnie problem akceptuję? Jest taki, że właśnie nie akceptuję, bo nie mam dziewczyny z tego powodu, że więcej jestem gdzieś tam na wyjazdach, gdzie mnie nie ma w domu, a zazwyczaj trafiam taką partnerkę, gdzie jej to przeszkadzało. Wiadomo, no jestem też osobą publiczną, tam gdzieś jadę, no to wiadomo, zbierają się różni ludzie, jakieś zdjęcia, coś tego i po prostu... Różne fanki. Fanki też są. Nie zrobiło to nie zbytnie wrażenia. Idziemy coś zjeść? No możemy. No dobra, proszę. Może jest głodna i ciężko jej się skupić. Chwila, teraz sobie uświadomiłem, że w tym programie, nawet jakbym przegrał, tak, nie musiałbym wygrać pieniędzy, to tak czy siak miałbym ten plus, że 3 dni bym był na 3 różnych randkach i na każdej z nich bym coś jadł smacznego i byłbym najedzony. Coraz bardziej kusi mnie udział w tym programie. Proszę. No dziękuję. I ogólnie tak, w kwestii jedzenia dzisiaj ci nie zaskoczę, bo mam cheat day, więc tylko wyjdzie nam kebab. No super. Też masz cheat day. Tak? No. Dobrze, teraz nie, tak. Ja taki mam. Adrian lubi zjeść dobrze i swojsko. Dobra, siadaj na blacie, się tu poczęstuję. No tak bezpośrednio już, no bezpośrednio, tak? Od razu. Wydaje mi się, że ona też trochę lubi pojeść. Proszę. Dobrze, dziękuję. O kurwa, kepsik! O! Byłem skupiony, patrzyłem teraz na Twittera, na telefonie, nie zauważyłem, że zaczynają jeść kepsa. God fucking damn it. No teraz to zazdrosłem. Nikt mi nie powiedział, że w tym programie można jeść kebaby, tak? Za darmo jeszcze dodatek. Twórcy gier małżeńskich, zapiszcie mnie. Następny odcinek, ja biorę udział. Czy Bóżku też jesteś dominujący? Jestem dominujący, ale też idę na ugody. Zawsze? Zawsze jestem dominujący. Zawsze, tak? A jeżeli kobieta by chciała dominować, no to co? Idę na ugody. A dobrze, ja zaczynam ugodę wstępną, to... No. Dobrze. Cały czas mówię o sobie. Nie jeszcze za gorąco? Jest. No to idziemy na balkon, co? Najpierw pójdę do łazienki, a potem możemy iść na balkon. Okej, okay, to ja też skoczę. Nie no, muszę przyznać szczerze, że Adrenowi bardzo dobrze idzie granie singla. Poczęstował laskę na randce kebabem. No co, podoba ci się? Nie no, jest okropna w ogóle, nie. Trochę damski, jakby nie było. Przytuliłam kogoś po ramieniu, czy tam po nocy. Mamy tu włos długi, kobiecy, chyba blondynka. No to wpadka. No, okej. Okay. Mam parę pytań do niego, zobaczymy jak się wytłumaczy. I wytłumacz się z kolejnych znalezisk. No wiesz co? Mów, co ci mam od razu wyjaśnić, co się porobiło. A masz tutaj dużo do wyjaśnień. No słucham cię. Może zacznijmy od rzeczy, która mi się najbardziej nie spodoba. Tak, dobrze. Grzebień. Cieszysz teraz... się? No nie widać? No wiesz teraz, co, słuchaj. Masz dosyć krótkie włosy. No dobrze, teraz dwie kwestie. Czy widzisz, że ten grzebień jest koloru męskiego? Jest taki bezpłciowy, bym powiedziała. A, bo nie mówiłem ci jeszcze jednej rzeczy. Dobrze. Teraz tak. Mieszkanie jest wynajmowane. Mhm. Ja tu nie przebywam, po prostu tu jestem jeszcze 2 tygodnie, bo 12 września mam tutaj konferencję w Warszawie. Więc teraz tak. Siostra mieszka z facetem i po prostu grzebień został. Fajne to kłamstwo, takie niezaskomplikowane. Ale ty jesteś przygotowany. Ja nie wiem, czemu wierzę w to do końca. Jakoś nie wyglądasz na osobę, która lubi słodkie perfumy. Zobacz. Takie troszeczkę damski, tak? Nie, a to daj, ja cię powącham i sprawdzę.
Nie. Nie. Tak. To nie jest to samo. W połączeniu ze skórą perfumy często przybierają innego zapachu. Powinnaś jeszcze wiedzieć, bo też licznie wyglądasz i ładny masz zapach. Możliwe, że w to nie uwierzę, ale zobaczymy. Może uwierzę, bo sprytnie przekierował rozmowę na inny tor i zaprosił na bajer na balkon. Będę z tobą szczery, mamy XXI wiek i ciężko jest poznać kogoś takiego wow. A ja nie jestem wow? Jesteś wow. Ty jesteś woke! Ja myślę, zobaczcie, że mógłbyś mi zademonstrować twoje umiejętności bokserskie. Jezus Maria, ona chce, żeby on ją uderzył. Ona tego chce. No, przepraszam, ja tak to rozumiem, tak? No, ja już bym uderzył w tym momencie. Się zestresował trochę. Delikatnie, cyk. Łokcie trzymamy wąsko. Tu jest ciąż sierpowy. A mogę ci zrobić tak? Ale nie zdążysz. Chcesz spróbować? No. Większość kobiet chce, żeby facet właśnie był taki obrończy, opiekuńczy i żeby się czuły bezpiecznie przy nim. No generalnie większość kobiet chce, żeby facet był taki obrończy, opiekuńczy i w ogóle. Przy czym jednocześnie jej chłopak wali Paulinę po ryju. Wygrałem walkę, nareszcie. 120 walk, wszystkie przegrałem. Ta dzisiejsza z tobą, Paulinka, walka to jest pierwsza moja wygrana. 3, 4, akcja, no. Raz, tak, dobrze. Tak, tak. I potem jeszcze głupek. No i przypiera do muru, ma przewagę. Tak namiętnie się tutaj zaczęła robić, nie podoba mi się tutaj. Nie podoba mi się. Wolę jak jest cringe'uwa, szczerze. Taniec. Taniec. Brnie dalej. Pancerzem nie jest dobrym, ale zobaczymy, co z tego będzie. Nie dość, że dobrze boksuje, to też dobrze się rusza. Co, ta twoja dziewczyna? Pozwoliła ci ze mną tańczyć? Sama się jej zapytaj. Może będę miała dzisiaj okazję. Może. Jaka znudzona tam siedzi. To, i tyle. Zauroczyłem się tańcem? Nie było najgorzej. Nie ma kalectwa, będzie lepiej, co? No. Trening czynny mistrza. Idę do kuchni po drineczki, tak? Mhm. To zaraz wracam. Po drineczki? Godzina 9 jest. A w sumie dawaj, nie zniosę na trzeźwo. Taki usłużny. Chyba zapunktował. Ja się troszeczkę rozejrzę, póki go nie ma. No jak? No dobrze, no. Jak się tańczyło? Tańczyło się jakoś sztywno. O, znowu coś znalazła. Oli koszula. Taka damska bluzeczka. No to ładnie posprzątali ten domek. No przecież to nie jest tak, że ich jedynym zadaniem było posprzątanie tego domu, żeby nie było żadnych damskich rzeczy, no nie? Przecież to nie tak, że źle to zrobili i zepsuli przez to cały program. To wcale nie tak. Ślady po lakierze do paznokci. Nie wygląda to dobrze. Kuchnia, skorzystam z okazji. Lecę, dawaj buziaka. Dużo kieliszków, szklaneczek. Lepiej wracaj i ją zagaduj. Odwracaj uwagę od tych dowodów zbrodni. Wtedy ślizgnąłeś do mnie z nożem? No. Odłóż takie zabawki, bo to dla dużych dziewczynek. A ty jesteś małą, słodką dziewczynką. Jajc! Mam do ciebie kilka pytań. Znowuż? No. Słucham cię. Wiesz co, znalazłam tutaj prześcieradło, tak? Aha. Z jakimiś tutaj śladami od lakieru. Nie. Krew. Mordzik, ja nie wiem, czy ta wersja z krwią to jest lepsza wersja niż to, że to jest lakier. Nie jestem pewien, czy to jest lepsza wersja, naprawdę. Widzę, że znalazłeś kurteczkę siostry. A, kurteczka, słuchaj, siostry. Jeżeli naprawdę miałbym dziewczynę i miała być to lewa randka, to tutaj byłby błysk. Widzę, że szuka we wszystkim dziury w całym. Wszystko chyba już wiem w tym temacie, więc będę uciekać, dobra? Ja już chcę iść, już się zbiera do wyjścia. Proszę, dla ciebie, żebyś pamiętała. Przepraszam. No. O, było blisko. Tyle było, tyle! I by było buzi w usta! Miłość jednak piękna rzecz. Bardzo mnie kolega bajerował, starał się mnie tutaj przekonać. Zaimponować przede wszystkim, no ale ja już mnie te kłamstwa po prostu nie bawią po tych randkach. No i dał mi żółte kwiatki, to tak trochę jak do babci do szpitala, więc no nie trafił. No jak? To no nie musiałaś być zazdrosną w ogóle. Nie mój typ. Mało no, jakaś rozbowna. No, ale co myślisz, że ukochasz? Jak tylko to poślij, żeśmy tego nie sprawdzili, czy no, to jest dobre, czy nie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Widać było, że Adrian się podoba i że cały czas była wpatrzona w ciebie jak w obrazek po prostu. Cały czas nie odrywała w ogóle od ciebie wzroku. Cały czas tylko ty i nawet na sekundę nie odwracała wzroku od ciebie. Widzisz, może wpadłem w oko. Zobaczymy, czy ukochaczek. Wpadł w oko albo nie wpadł. To jak gra w ruletkę. Pan narrator taki trochę inteligencik jest, co nie? Wpadł w oko. Albo nie wpadł. Już pora na kolację finałową i rozstrzygnięcie. No cześć chłopaki. Cześć. O.
Jaka dżaga? To po pierwsze, a po drugie, to miejsce, w którym nagrywają tą scenę teraz, to niby wiecie, ma być restauracja, ale ja to rozpoznaję, że to jest studio w Warszawie, które nazywa się Studio Bajka. I oni tam różne zdjęcia robią, teledyski nagrywają i tak dalej, i tak dalej. To nie jest restauracja wcale. Widzicie, wychodzę z domu, bywam na świecie. Ha, I got you, to wcale nie jest restauracja. Wszyscy mi obawiali się, że jesteście singlami. Naprawdę tylko jeden z was, także mam do was kilka pytań, dobra? Zacznijmy od ciebie, Boguś. Dobrze, słucham. To co, jesteś tym singlem czy nie? Mam stulejkę! Co masz mi do powiedzenia? Nie. Jestem singlem, wiesz, moja oferta jest nadal aktualna, że możemy się jeszcze spotkać. Laska, słuchaj, moja oferta jest nadal aktualna. Do Netflixa doliczymy jeszcze HBO Go. I chcesz mnie wprowadzić na twój szamański świat, tak? No. Jesteś pewien, że to jest to, czego ja szukam? Zobaczymy, spróbować zawsze warto, nie? Dobrze, przejdźmy do ciebie, Adrian. Słucham cię. Co powiesz na temat naszej ran? Na temat naszej ran? No. Przypadałeś mi z do gustu, jeżeli chodzi o twoją osobę. Tak. Nie mówię, że jesteś idealny, bo każdy tam ma swoje wady i zlety, tak, wiesz, jestem szczery i myślę to, co mówię. Tak. Ale jesteś naprawdę pozytywną i w porządku osobą. Myślisz to, co mówisz, tak? Tak. Myślisz to, co mówisz, tak? A powiedz, co teraz myślisz? Łabalabadabdab! Skrrrrr! Norbert, tak? Tak. W sumie randka z tobą moim zdaniem była taka, w sumie najbardziej mi się podobała. Dziękuję. Czułam się najbardziej luźno przy tobie. Ty też się tak bardzo stresowałeś i też zastanawiam się, dlaczego. Ci. Ja się stresowałem, laska? Nie wiem o co ci chodzi, ja się nie stresowałem! Oj, coś ci ręce drżą, czemu tak? Opowiadałem ci, że w sumie nie podrywam za dużo dziewczyn. Że idę z grubej beczki, po prostu. Tak mówię, że nie podrywasz za dużo dziewczyn? Raczej, że podrywam dużo dziewczyn, ale... A to dlaczego się stresowałeś w takim razie? No stresowałem się, bo zazwyczaj robię to po alkoholu i jest łatwiej. Dobra, wiecie co, ja muszę się jeszcze zastanowić, więc może zjedzmy coś. Dobra? Wiecie, wciąż mam wątpliwości. Każdy z was jest naprawdę dobrym kłamcą. Ale powiem wam, że coraz bardziej się stresuję. No ja tak samo na ręce, mi się tak trzęsą, zobacz. Uważam, że... Napięcie rośnie. Singlem jest... Decyduj, to ten moment. Norbert. Wybrałam Norberta, pomimo wszystko jest! O, okej. I dobrze wybrała. Intuicja jej nie zawiodła, a Norberta strategia na szczerość okazała się skuteczna. Naprawdę? O Boże, no trafiłam! Nice! 3000 zł wygrali! Kochani, chcę, żebyście zapamiętali, oni wygrali 3000 zł właśnie. To całe poniżenie, wstyd tego odcinka. Oni to robili za 3000 zł ledwo. Okej! Okay. Brawo, mimo wszystko brawo, brawo. Rzadko się zdarza, że wygrywają. My nigdy nie przegrywamy, albo zwyciężamy, albo się uczymy, także działamy dalej. Nigdy nie przegrywacie. A pamięta pan, jak mówił pan wcześniej, że 4 walki przegrał? A pamięta pan? Niech pan mnie nie bije, dobra? To tylko żarty, proszę mnie nie bić. Akurat ja bym walkę z panem przegrał, chyba. No to co? Wygraliśmy. Dziękuję. Główną wygraną tak naprawdę przeznaczę na jakąś dobrą imprezę. No, jakieś lepsze dziewczyny. To co? Umawiamy się? Możemy się nad tym zastanowić. Ale w grę wchodzi tylko 30 minut. Nie dłużej. A dlaczego? To nie wiem. Myślę, że jestem w stanie sobie znaleźć coś lepszego. Jezus Maria, jaki to było okrute, co on teraz powiedział. Romantyk to nie jest. Szkoda, że tak wytypowała. No, myśleliśmy, że plan z szamanem wypali. Sorry. Ciszej tych mikrofonów się nie dało, panowie producenci gier małżeńskich. Ciszej się nie dało, tak? I tej muzyki głośniej się jeszcze też nie dało, co? Jezus Maria, do odbytów i wsadzili te mikrofony, cholera jasna, tam nic nie słychać. Pomyślisz, że kto by chciał być takim wariatem? Na co dzień nie interesuje się czymś takim, więc to był taki żywioł tak naprawdę. Jesteś naprawdę okropny. Dlaczego okropny? Tak. Wygraliśmy program. Dzięki mnie. No dzięki tobie, bo dobrze strzeliłaś. Chcę umrzeć. Ta końcówka, ta rozmowa zbędna pomiędzy tą Pauliną i Norbertem. Jaka cringe'awa, Jezus Maria. Jak przedłużali to na siłę. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Jak zawsze na koniec chciałem powiedzieć, że was kocham z tego serduszka. Dziękuję wam za to, że oglądacie mnie. Jesteście wspaniali. Dalej mi oglądajcie. Ze wszystkimi reklamami. Wyłączcie adblocka, błagam. Na koniec także proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twitcha i mojego Instagrama. Dzięki wielkie i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Czołem! Nie, ale serio, pan bokser, nie bij, proszę, to tylko żarty. Ja jestem kabareciarzem, ja tutaj parodię robię, dobra, nie bij.